Hej kochani, witajcie serdecznie w kolejnym odcinku ze Starfield. Próbowałam sobie tutaj podejrzeć, jak ja będę mogła iść, żeby nie szukać tego przejścia przez pół odcinka. I wydaje mi się, że tutaj jest dobra droga, chociaż tak naprawdę tylko dojrzałam te schody i stwierdziłam, no dobra, to spróbujmy. Więc próbujemy, idziemy. Idziemy na razie tak, jak nas schody prowadzą, ale jeszcze bym się, no właśnie, porozglądała, bo tu jakieś może fajne rzeczy można znaleźć. Woda, przewód. No to może takich rzeczy nie będziemy brali. Raz mi się udało nawet spaść przez przypadek gdzieś. W ogóle tak na dół, gdzie bardzo ciemno było. Ale nic tam ciekawego nie było. Wydaje mi się, że dobrze idziemy. Tylko trzeba patrzeć pod... No, pod nóżki. Bo tu dużo dziur lubi być. No, globus na biurko. Tam jest w ogóle takie przejście jakby na... Może nie? O! A nie złapiesz się? No dobra. Nie wiem, tędy? Notatki NASA. Notatki NASA. Może weźmiemy dla Kory. Chociaż Kora to... No Kora to Kora teraz. Biedna. No właśnie. Takie drzwi są niebezpieczne. Ale tu wychodzi na to, że dobrze idziemy. It seems the only thing lacking is power. With it, this elevator should still function. No ale jak nie ma prądu, to jak ma function? Boga mi tą windę. O. A ja już mam. No wydaje się, jakby no właśnie tutaj prąd był. Cyfrych. Jakiś panel może będzie potrzebny. Wymaga ogniwo... No po prostu miałam przeczucie, że to ogniwo zasilające jak tak leży, ale tu są też, dobra. Jak tam tak leżało, to było wiadome, że będzie potrzebne. No i już powinno działać, tak? No i gdzie nas to ta winda zaprowadzi? Jak to brzydko. Ech. Zszywacz? Na. Whoever once used this room probably never could have imagined all that has happened since it was built. No na pewno nie. Czy znajdziemy tu coś ciekawego? Czy możemy... No nie, bo to pewnie nie działają te rzeczy. Chociaż prąd do windy przywróciliśmy, to może do innych rzeczy też. Dobra. Komputer badawczy NASA. Kurczę, procedury startowe. Pamiętajcie, że końcowa kontrola parametrów życiowych oraz zabezpieczeń skafandrów jest kluczowa. Tak, wiele osiągnęliśmy pod względem dopuszczalnych wartości. Tak, liczba osób z pozwoleniem na starty jest wiele większa niż kiedyś, ale ich życie nadal leży w naszych rękach. Wiem, że krąży plotka o odwołaniu kolejnego startu, ale niech to będzie... Niech to nie będzie nasza wina. Za każdym razem zakładajcie, że do niego dojdzie. To wasz profesjonalizm czyni podróże kosmiczne odrobinę bezpieczniejszymi, a bezpieczeństwa potrzebujemy jak najwięcej. Uzyskać dostęp do logów stacji. Błąd, uszkodzenie archiwum, odzyskiwanie systemu. Przesyłka z Marsa. Dr. Judith Tatien. The recent delivery from Mars is unsettling. I was expecting rock samples or maybe fossils of microbial life. Instead, Dr. Victor Eiser comes with two members of the military. Everything they've brought back is under wraps. What could a theoretical physicist need with a sample from Mars? Nie było napisów niestety, ale mogliście sobie przeczytać. Zobaczmy, Dr. Victor Eiser. Dr. Judith Tatien. I've been trying to cozy up to Dr. Eiser, Victor, to see what is going on. His team has completely commandeered one of the labs with those two military handrails, checking who comes in and out. I joked that maybe he found a little gray man who was doing an autopsy, and he grew very pale. 2 days later, he sends me a request asking for more information on my background in materials science, metallurgical engineering. Oh,
have a meeting tomorrow. I... Kurczę. I think I'm being invited into the lab. Station log. Dr. Judith Satine. I have never been so nervous since I defended my dissertation. 4 hours talking to Victor and his team about theoretical metals, atomic bonding, even a half-hour divergence into magnetism that I'm pretty sure was just to throw me off the trail of what we were actually talking about. Then I got to see the lab. I don't know how much I should say, but the periodic table just got thrown out the window. No właśnie. Ciekawe, co ona tam zobaczyła. Co my mamy teraz zrobić? Zdobądź informację o marsjańskiej próbce. Ale że gdzie? Nie, no, gdzieś tu, gdzie jesteśmy. Dobra. Proszę mi to wyłączyć. Gdzie ta próbka? Gdzieś przez te drzwi? Uuu! Czekaj, bo to jakieś... It would seem there is more here to explore. Shall we? No dobra, chyba mam iść w dół. A jak ty się robisz niewidzialna? Halo? Andrea, proszę mi nie znikać. Proszę mi tu nie znikać. O, jakie fajne zabawki. O kurczę. NASA was very proud of all that it accomplished. I suppose they had a right to be. No dokładnie chciałam to powiedzieć, że chyba mieli do tego prawo. W 2150 naukowcy po raz pierwszy przeprowadzili zniszczenie naszej ukochanej Ziemi. Przewidzieli. Zjawisko atmosferyczne polegające na wydostaniu się powietrza poza grawitację Ziemi oznaczało zagrożenie wszelkiego życia. Szacowano, że zagłada nastąpi w ciągu 50 lat. NASA i inne światowe agencje kosmiczne miały czas na opracowanie planu migracji ludzkości oraz ocalenie jej od pewnej zagłady. Wytyczono kierunek ku gwiazdom. Częściowo dzięki opracowaniu napędu grawitonowego ludzkość miała przetrwać. I przetrwała. Jakby nie było. Przetrwała i dokonała wielu... O! Odkryć. I żyją sobie teraz. Program MER. Poszukaj na Marsie łazika Opportunity. Ojej, program Mars Exploration Rover został uruchomiony w roku 2003 i pozwolił zdalnie badać oraz eksplorować powierzchnię Marsa. Skonstruowano dwa bliźniacze łaziki o nazwach Spirit i Opportunity. Gdy Spirit przestał nadawać w roku 2010, Opportunity działał jeszcze w roku 2018, przekraczając początkowy planowany czas aktywności o ponad 14 lat. A to gdzie my mamy znaleźć tego naszego łazika? On jest jakoś w misjach, ale... A to w drobnych będzie? Szukaj na Marsie, no dobra. A, na Marsie! Zaraz, bo my nie jesteśmy na Marsie. Ja nie chcę tak. To później najwyżej. Co tu się wydarzyło? Tu ktoś niewidoczny jest, że nie mogłam przejść? Niewidzialny? Moduł Eagle. Mm. Projekt Prism. Bardzo dużo ciekawych informacji, ale nie chcę wam znowu robić odcinka z czytania. Ileż to można? Osobiste nagranie Judith. Nie rozumiem, skąd te kalkulacje wyszły. Jest coś złego z matematyką? Myślę, że jest całkiem prosto. To nie jest to, co pytam. We've had no success extracting even a sample of material from the object. No explanation for the gravitational effects. No motion graph to explain its harmonic frequencies. I can't even establish a melting point. Judith. But you've had me building these prototype colliders for months. And now you want me to bump helium-3 into it based on this equation you've written on a goddamn napkin? I just need you to trust me. I have been trusting you. We keep slamming our heads against a brick wall, getting nothing. And
tell you everything. But I'm not lying, okay? We're going to discover something important here. I promise. Mhm. No dobrze. No to eksplorujemy dalej. Jakieś ważne rzeczy. Poza bazą, poza bazą. Czy tu jest przejście jakieś? Looks like early testing for planetary habitats. The looks on their faces if we could show them all that we have learned. Dobrze idę? O kurde. This facility covered quite a range of disciplines, but I must not been kind to it. Mhm. No i problem. Bo gdzie teraz? Stąd przyszliśmy? Nie. Chyba. Ech. Moja orientacja to... Nie chcę tego to włazić. To są tylko skrzynki. Wymagane zasilanie. Oho. Okej. Okay. To tyle? Tak jest, dobra. O, jesteśmy na dobrej drodze. Mam nadzieję. Co to za jakieś dziwne dźwięki? Jak ja stąd wyjdę później? To tylko jakieś skrzynki. Zaawansowany. Spróbujmy ten. I hope you can succeed at that before we are discovered. A przez kogo mamy być discovered, ty wariatko? Kto nas tu ma nakryć? To mnie interesowało. Właśnie ten klucz tutaj widziałam jakiś był. Znaczy myślałam, że to jest nagranie, ale niech będzie, że to jest klucz. Nie wiem. Dziwne rzeczy, ale zbieram. Nanorurki. No dobra, ale jest klucz. Biorę ogniwo. Aha, i teraz z której strony przyszłam? O kurde. Chyba z tamtej, chyba teraz dobrze tutaj. Oho, porozwalony ogniw. Mam wrażenie, że tutaj jakiś prądzik gdzieś będzie potrzebny. Już widzę nawet gdzie. Kula śniegowa. O nie, zbyt duże obciążenie. Czekaj, wiesz co? Andrea? Tak? I have never been one to shy away. Dobra, ten. Ekwipunek. Uzbrojenie. Co my ci możemy oddać? Jakiś pistolet? Masz ponoć trochę. Ten mnie interesuje, tak szczerze. Nóż. Tego nie chcę. Nóż. Nóż. Skafandry. Masz. Masz. Pewnie czemu nie. I zasoby. Co ja mam takie ciężkie to wszystko? Dobra, masz te zasoby. Pojemnik. Andrea została nazwana pojemnikiem i jest całkowicie zapełniona. Chodź, moja droga. Dobrze idę? Bip, bip. Jaka to jest długa droga? Nie spodziewałam się tego. Dr-
36 poziom. Kurczę, nasz Vasco taki, Vasco friendly. Andrej, ale jak strzelasz, to mogłabyś strzelać. Znaczy ja ci nie dałam tego shotguna, co strzela bombami? Jeden, mam nadzieję, że nie. Co tam mi strzela? Jeszcze gdzieś coś jest. A! Tutaj! Aha! Też właśnie pomyślałam o nim, moja droga. Wymagane zasilanie. No to idziemy zobaczyć, gdzie to zasilanie. O, patrz tutaj! Tylko, że to zasilanie... Oho. Gdzie tutaj? O, teraz sterowanie wieżyczkami. No teraz to już trochę za późno. Pewnie mogłam te przyjść z innej strony. No, nie szkodzi. Czekajcie, a tutaj? Zawalone. Taka alienowa muzyczka. Kawał drogi. W jakichś podziemiach jesteśmy. Ale jesteśmy teraz bliżej. Chyba tędy, nie? 60... metrów. I co? Mam wrażenie, że jak tu skakaliśmy, to że to już się wydarzyło, ale... To było dziwne uczucie. Komputer badawczy. To znamy. Project log. Dr. Victor Issa. We turned on the prototype today. The gravitational field around it began to fold as we long suspected. Complete reversal of gravitational pull was observed on dozens of loose objects around the lab. I'm setting up a meeting with the directors to propose a larger test. The prototype proves we don't need the original anymore. But further work is going to have to take place in space. Somewhere with abundant helium-3 and with a civilian partner. Someone with access to large-scale manufacturing resources and computational equipment. Engineering gravitational folds pulling the far side of the solar system closer to us? It's all going to be possible. Oho. Project log. Dr. Judith Tatien. I watched the gravjet tests from the moon today. It was the first time we were able to talk to the team at Nova Galactic directly. So many things were under wraps before, but now everyone wants all the publicity they can get. I'm already seeing proposals for manufacturing androids of drives. Expeditions to Alpha Centauri and beyond. It's also overwhelming. And worrying. It could take years. Decades before we know what all these side effects of operating a grav drive can be. But no one wants to hear that right now. Like a bunch of pioneers racing towards the edges of the frontier without knowing about the grizzly bears in the mountains. Hmm. No, mamy tutaj historię tych napędów. Jak one zaczęły. No ciekawe, bo my już wiemy, że sprawują się bardzo dobrze. Uuu!
Co to miał? Co to miało być? Tam nie było w ogóle tego. Grawitacji. Znaczy, ja chyba wolę po schodach zejść. Aha. O nie, tu też nie ma. O. No dobra. Okej. Okay. Ciężko się tym steruje. No bo, aha, no dobra, oni tam mówili przecież, że w zasięgu tego. Czeka, bo ja chciałam się znaleźć, że w zasięgu tego wszystko się, no nie ma grawitacji, tak? Już ja muszę się dostać tam na górę. Może tędy sobie wejdę? O, ale nam rzuca. Nie chcę. O, chyba nam ten klucz nas się... O kurczę, co tu się wydarzyło? Always worth checking. Never know what you might find in their pockets. A dlaczego on tu jeszcze żyje? Czy... No wiecie, że się nie rozłożył po tylu latach. Nie wiem. Może tak to działa, jak... Nie wiem, nie będę tutaj wymyślać, bo źle to się dla mnie skończy. Mamy iść tutaj. Prototypowy napęd. Proszę o ostrożność podczas zasilania prototypu. Należy zabezpieczyć wszystkie nieprzymocowane do podłoża przedmioty i nakazać naukowcom opróżnienie kieszeni oraz zdjęcie biżuterii, zegarków itd. Przypominam, że rdzeń napędu zawiera okaz nie do zastąpienia, a wszystkie dane obejmuje najwyższej klasy tajność. Zachowajcie najdalej posuniętą ostrożność przy pracy z materiałami badawczymi. Wyniki badań nie mogą opuścić tego laboratorium. I never actually got to visit your labs back when we were working on the grav drive projects. Seems like ancient history now. Only thing we're doing these days is launching weather satellites. Guess this is as good a retirement as any. Now, Project Demeter, you want our help manufacturing scanners to better track these new meteorological patterns we're seeing. Our guess is that the poles might be naturally shifting, causing some gravitational fluctuations that are throwing off our old models. Why do you need the scanning tolerances to be so small? What are you trying to find? I just want to be sure. It's not like we're doing much these days anyway. The glory days are over. Why not give ourselves a challenge before they write us off in the history books? Hmm. O, a tutaj nikt nie czyta? No dobrze. Data coming back from the satellites is very clear. It's the grav drives. All those jumps from the moon. At this rate, Earth's atmosphere is going to start sputtering out into space. Can the drives be fixed? I'm working on some designs that should discreetly solve the problem. Under the guise of an emergency update to the fueling pumps. We're talking about the end of Earth, and you're trying to be subtle about it. Judith, the last thing we need is people losing faith in grav drive technology. That might be our only option. To what? Are you seriously saying we should abandon Earth? The timeline is under 50 years. A blink of an eye for a planet, but more than enough time for a human exodus. And what do we tell people? We say it's an act of God. One that science has found a solution for. Time for humanity to take its place in the stars. You knew, didn't you? You lied to me. I... All this time, I dedicated my life to this discovery, Victor. And you knew we were going to kill off our planet? You haven't seen the future I've seen. There's an infinite expanse of promise out there.
A meteor could have hit Earth. A plague, another world war. Colonizing other galaxies secures humanity's future for all coming generations, across all time. At the expense of our home! Stop it, both of you! All that matters is building enough ships to get everyone off this planet. And we need to start now. I'll draft up a statement. We'll need to address the entire international community. I'm sorry, Judith. There isn't a planet in this universe that will be far enough away from you, Victor. We are never speaking again after this is over. O kurczę. Właśnie się dowiedzieliśmy, co zniszczyło Ziemię. Tylko dlaczego mi pokazuje, że mam coś jeszcze... Nie... Raz, dwa, no cztery. I never actually got to visit your labs back when we were working on the grav drive project. I know what I'm seeing. The data coming back from the satellite... A nie, to jeszcze 8 września, przepraszam. My name is Dr. Victor Issa. And if you're listening to this, then you probably already know the truth. I was young when I first headed the retrieval team of an odd gravitational anomaly on Mars. But I kept what really happened that day hidden from everyone except one other person. Even she didn't believe me at first. But I have no reason to lie to anyone now, so I hope you'll accept this confession, whoever you are. When I touched the anomaly, I experienced 12 days of lost time. I met myself. He told me everything that has since come true. The grav drive equations, the tests on the moon, Earth's atmosphere sputtering away because of what we had done. But he also told me about a city thriving on a planet orbiting a distant star. Human culture, art, music, lifestyles evolving and shining brightly across all of space. What price would I be willing to pay for that future? Maybe you don't believe me. Maybe Judith was right and I'm just a coward who wants to believe his mistakes were justified. But everyone has forgotten about the real origins of the grav drive, this artifact from Mars. I hope you make better use of it than I did. No, tutaj mamy wszystkie informacje. Czyli dotknął artefaktu, zobaczył, co się wydarzy. A to to... Czekaj! Aha! My sobie tutaj wyłączyliśmy to. A czy jest jakiś skrót? Mogę jakoś wyjść znowu tam, nie? Chyba muszę wyjść tak, jak przyszłam, czyli... A! No tak, już nie ma grawitacji. O nie, jak ja stąd wyjdę teraz? I chyba tędy szłam ostatnio. Nie, bo... Jak ja mam tam wleźć? Tędy? To by wygląda na jakąś wspinaczkowe miejsce. Ale mam chyba skręconą nogę, bo wybaczcie, ale muszę sobie ją uleczyć, nie tutaj. Wspomagacze. Tutaj gdzieś mieliśmy coś na skręcenia. Może być. I tutaj ostatnio byłam, o właśnie, i tędy chyba wchodziłam.
O tak. Constellation, we've arrived on the surface of Earth. We need to discuss what you found. And it looks like other Starborn got here before us. So, you might have company. Aha. Good one. O, ta broń jest okropna. Come on. Jak mam stąd wyjść? Czekaj! Sara, ja ci dałam złą... Nie Sara, Andrea. Weź, poczekaj, chodź tu. Yes, you need me. Need to see what I'm carrying. No bo masz beznadziejną broń, moja droga. Uzbrojenie, bo ty masz... Masz chyba na te wybuchowe jakieś naboje. Nie, nie, może nie będziemy tym. Ja ci dam na przykład, postrzelaj sobie... Nie wiem, tym pistoletem albo tym pistoletem. Nie, to nacisnąłem co trzeba. Ejaj, czekaj, czekaj, masz. Oglądam ci, o, może tę strzelbę ci dam, kosmiczny. To jest pistolet, masz ten pistolet. Andrea nie może nieść więcej. Andrea. Oddawaj ten pistolet. A masz ten. No jak to nie możesz, no. Skafandry. Załóż ten skafander. Ten byś mogła wyrzucić, ale dodaj mi go. I masz to. I idzie on jest. Nie to, to. Tym się bij. Pistolet będzie ok. Gdzie jest ścieżka? Tutaj. Tędy, tędy. To tu tak jak byłam na początku? A. Naprawdę tędy każecie mi iść? Znaczy ja sobie grę zapiszę, bo mam wrażenie, że coraz nas pewnie zaatakują. Ja sobie może zmienię broń. Granat! Ło, moje zdrowie! Czekaj, bo ten pistolet jest beznadziejny. Ten nie ma amunicji. Kurde. Oni są strasznie twardzi. Żyjesz? Dobra. Mamy wyjście. Wymaga zasilanie. No nie! Tak jak miałam. O, jest.
To jeszcze nie koniec. O. Nie chcę. To ja tu byłam i ja... Tu byłam czy nie byłam? Byłam tu. Tam była ścieżka? Naprawdę każą mi wracać tą samą drogą, co przyszłam? Kurczę, myślałam, że będzie jakiś skrót, ale wychodzi na to, że jednak... Chyba nie. Gdzie teraz mi każą iść? Gdzie mi każą teraz iść? Aha. Oj, 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 oj. Oni do mnie strzelają tymi pociskami w ogóle, co ja dostałam z, chyba z... Gdzie Sandra? Dlaczego oni tak słabo dostają obrażenia? Tam jest jeszcze jeden? A jest faktycznie. Ale wiesz co? Ja wolę stąd wyjść, zamiast się z tobą strzelać. Na razie tylu, nie? Ale zobaczcie, ilu ich jest. Ilu ich dostarło do jedności, że oni tak tutaj w takich ilościach mnie atakują. O, to już chyba początek. Dobrze idę? Dobrze. O, Jezu. Jeszcze nie tutaj. Jest winda. O, ale ścieżka, kurde. Porozmawiaj z emisariuszem. Może zapiszmy. A nie mogliście mi pomóc, nie wiem. Do you understand now why I asked you to come here? The artifacts unlocked the secret of interstellar travel. At the cost of Earth. An easy trade, honestly. Why have one world when you can have all the settled systems? No, poświęcenie Ziemi było zbyt wysoką cenę za napęd grawitonowy. Straciliśmy nasz dom. Zgadzam się. Przeznaczeniem ludzkości i tak były gwiazdy. Ja już nie do końca rozumiem, co udało mi się odna... No, wiecie co, no ja się zgadzam, no... Don't you see? The power of the artifact forced humanity to the stars. They didn't get to make a choice. How many would have chosen Earth? What gave Victor Issa the right to choose for them? You see the hypocrisy in what the emissary is saying, right? They don't want to rob people of their free will, but then they steal the artifacts for themselves. In the wrong hands, the power of the artifacts can make anyone a tyrant.
That is why we watch over them. The only thing you are watching out for is yourself. Wiecie co, większość ludzi może wybrałaby i ziemię, ale dlatego, że baliby się po prostu, no, przez strach przed nieznanym. A czasami to jest nawet taki fajny przykład, to się tak odnosi do życia codziennego, że czasami po prostu, jak to się mówi, musimy być wrzuceni na głęboką wodę, żeby nauczyć się pływać, no. Że po prostu trzeba dostać takiego mocnego kopa i być zmuszonym do czegoś, żeby tak naprawdę zdać sobie sprawę, że jesteśmy w stanie to zrobić. I ja jestem takiego zdania, że to działa. Mimo, że może jest to trochę drastyczne podejście w wypadku tutaj, no, Ziemi i eksploracji gwiazd. No ale... Emisariusz ma rację, artefakty muszą trafić w odpowiednie ręce, bo w co ma rację, artefakt należą do tego, kto zdobędzie pierwszy. Mylicie się, pora, by decyzję podjął ktoś inny niż Astranie. A jak im tak powiem? Don't be a fool. The emissary and I may have our differences, but you do not want to give us a common enemy. For once, he is right. Don't do this. We can collect the final pieces together. Aha. Mam was dość, poradzę sobie bez... Nie, no dobra, jestem po stronie emisariusza. Thank you. Well, can't say I didn't try. We'll settle this at the usual place. The buried temple. We'll be there. You're lucky I'm a man of my word. I'll see you there. Stay for a moment. You must have questions about what happens next. We will not be able to go to the buried temple right away. There are still other artifacts out there in the settled systems that haven't been gathered. You will need to work with your colleagues in Constellation to find them. Czym jest pogrzebana świątynia? Dlaczego czekamy? Nie możemy zaatakować łowcy teraz? Będziesz mi towarzyszyć? I will meet you in orbit above the buried temple. We'll face what's there together. Dlaczego nie możemy już teraz udać się? No bo nie mam artefaktów. A co, czym jest pogrzebana świątynia? There's always a final artifact in a specific temple. The hunter and I agreed that whoever you sided with, the other would wait there. Expect anything and everything. Other starborn, human mercenaries and defenses, alien creatures under mind control. It's all fair game. O kurde. Dlaczego nie możemy zaatakować łowcy teraz? He and I have made a number of agreements over the years. If you can even call them years at this point. We let him go. In exchange, he'll wait at the buried temple. You'll be able to prepare any way you can before then. Okej. Okej. O kurczę. No to moi drodzy. NASA zwiedzone, z emisariuszem zawarzyliśmy porozumienie, jakiś tam sojusz w pewnym sensie. Co mamy? Ukończ ostatnie mignięcie. Muszę zabrać pozostałe artefakty. No to myślę, że ta misja jest na kiedy indziej. Musimy porozmawiać z Władimirem, on nam pewnie powiedzie, są artefakty i tak dalej. Na pogrzeb jeszcze mam 5 dni. W dalszym ciągu mam 5 dni. Okej. Okay. Rozdajmy sobie jeszcze punkty, bo mamy aż 2. Czas namierzenia statków spada, namierzenia statki strzelają do ciebie wolniej. Broń balistyczna statku powoduje o 10% więcej uszkodzeń. Ale ja nie... Oj. Broń cząsteczkowa, rakietowa, roboto. Ulepszone moduły. Nie chcę statku, bo ja statkiem się nie bawię. Tu mi się nic nie świeci, tu mi się świeci skaner ręczny. Tylko, że to jest tylko i wyłącznie zasięg, to się dowiedzieliśmy. Tak naprawdę to na przykład zoologia jest potrzebna. No tu szkoda, że mi się to nie odblokowało. Chciałam popskanować trochę planety. Pistolet, balistyka też mi się nie odblokowała. Karabiny. Karabiny, 10% więcej obrażeń.
Cząsteczkowa EM ciężka. Podczas rzucania granatami wyświetlana jest... O, ale... Lasery pojedynki. Twoje maksymalne zdrowie. W sumie moglibyśmy troszeczkę zdrowie sobie ulepszyć, bo mamy go trochę mało już. Wylecz 200 punktów obrażeń. I nasz tlen jest... Aha, czyli nasza wytrzymałość. Też się przyda. Chociaż przyznam, że te bojowe jednak by mi się bardziej przydały, bo ci astranie naprawdę dostają kiepsko od nas bęcki. Ale damy jakoś radę. Dobrze, moi drodzy, mam nadzieję, że odcinek wam się podobał i widzimy się w następnym. Bye!